Czytamy teraz z listu do Rzymian, 5 rozdział, vers 1-7. Od 1 do 11 wiersza. List do Rzymian, 5 rozdział, od 1 do 11 wiersza. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozdana jest w sercach naszych, przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz lubimy się też Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Wenn ein Mensch seine Sünden gesehen hat, jeżeli jakiś człowiek zauważył swoje grzechy, wenn er sie Gott bekannt hat, jeżeli wyznał je Bogu, und geglaubt hat an den Namen und das Werk des Herrn Jesus, i uwierzył w imię i w dzieło dokonane przez Pana Jezusa, dann ist er gerecht. To ten człowiek został usprawiedliwiony. Und aus Glauben hat er, bekommt er Frieden mit Gott. I on z wiary otrzymuje pokój z Bogiem. Das ist jetzt ein anderer Glaube. Ein zusätzlicher Glaube. To jest dodatkowa wiara. Es ist nicht der Glaube an den Herrn Jesus. To nie jest wiara w Pana Jezusa, sondern es ist der Glaube an Gott, ale jest to wiara w Boga, dass Gott den Herrn Jesus aus den Toten auf. Że Bóg wzbudził Pana Jezusa z umarłych. Das können wir finden in Kapitel 4, Vers 24. O tym możemy przeczytać w 4 rozdziale, 24 i 25 wierszu. Der Herr Jesus Christus hat am Kreuz auf Golgatha dieses Erlösungswerk vollbracht. Pan Jezus Chrystus dokonał na krzyżu Golgoty to dzieło odkupienia. Er ist für uns Menschen, die Sünder sind, gestorben. On za nas ludzi, którzy jesteśmy grzesznikami, umarł. Und dieses Erlösungswerk des Herrn Jesus genügt für einen heiligen Gott. I to dzieło odkupienia dokonane przez Pana Jezusa, ono zadowoliło Boga. Und Gott hat dokumentiert, dass das Erlösungswerk des Herrn Jesus vollkommen ist. I Bóg to udokumentował, że to dzieło odkupienia dokonane przez Pana Jezusa jest doskonałe. Und zwar dadurch, dass er ihn aus den Toten auferweckt. A mianowicie przez to, że on wzbudził go z martwych. Und wer das im Glauben sich daran stützt, i kto właśnie we wierze o to się oprze, der bekommt Frieden. Ten otrzymuje pokój z Bogiem. Der Friede ist gemacht. Ten pokój został uczyniony. Durch das Werk des Herrn Jesus. Poprzez to dzieło Pana Jezusa. Wir lesen das im Kolosserbrief Kapitel 1. O tym czytamy w liście do Kolosa w 1 rozdziale. Er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. On uczynił pokój przez krew krzyża swojego. Aber dieser Friede mit Gott, der hier vor uns steht, ale ten pokój z Bogiem, którym teraz my zajmujemy się, das ist etwas, was wir persönlich
Geschichte, wenn wir zur Ruhe kommen im Erlösungswerk unseres Herrn Jesus. Gdy możemy, gdy spoczniemy w tym dokonanym dziele odkupienia przez Pana Jezusa. Ich möchte das erklären an einer Begebenheit aus dem Zweiten Weltkrieg. Chciałbym to teraz wyjaśnić na podstawie pewnego zdarzenia z czasów II wojny światowej. Ihr wisst, dass im Zweiten Weltkrieg Amerika mit Japan im Krieg war. Wiecie na pewno o tym, że w czasach II wojny światowej istniała wojna pomiędzy Ameryką i Japonią. Dann haben die Amerikaner jede zwei Atombomben gezündet. Nieśli wtedy Amerykanie zrzucili te dwie bomby atomowe na Japonię. Und dann war Japan bereit, zu kapitulieren. Dopiero wtedy Japonia była gotowa, aby skapitulować. Und es wurde Frieden geschlossen zwischen Amerika und Japan. I został zawarty pokój pomiędzy Ameryką i Japonią. Aber einige japanische Soldaten, eine Kompanie, ale pewna kompania japońskich żołnierzy, die saßen auf einer Insel, ci znajdowali się na pewnej wyspie, die Nachricht des Friedens ist noch nicht zu ihnen gekommen. Nie otrzymali tego powiadomienia o zawarciu pokoju. Da fuhr ein amerikanisches Schiff auf diese Insel zu. I pewien amerykański statek podpłynął do tej wyspy. Da haben die Japaner das Feuer eröffnet. I wtedy Japończycy otworzyli ogień. Dann haben die Amerikaner gefunkt. I wtedy Amerykanie za pomocą nadajnika radiowego powiadamiali. Und haben dieser Kompanie mitgeteilt, dass Frieden ist. I przekazali wiadomość tej kompanii, że już został dawno zawarty pokój. Und diese Kompanie, japanische Soldaten, haben das geglaubt. I ta kompania tych japońskich żołnierzy uwierzyła w to. Und sie haben aufgehört zu schießen. I zaprzestali strzelania. War denn vorher schon Frieden? Czy wcześniej już pokój istniał? Es war Friede da. Tak, pokój już istniał. Aber diese Kompanie musste es noch nicht. Ale ta kompania żołnierzy o tym nie wiedziała. Und es musste ihnen mitgeteilt werden. I to musiało być im przekazane. I takie jest dzisiaj nasze zadanie dzisiejszego wieczoru. Aby każdemu powiedzieć, który wierzy w Pana Jezusa, że pokój został już uczyniony poprzez Jego dzieło odkupienia. On das genügt völlig. I że ten pokój jest już w pełni wystarczający. Dass alle Sünden ausgetilgt sind vor Gott. Aby wszystkie grzechy zostały zgładzone przed Bogiem. Und wenn du das glaubst, a jeżeli ty uwierzysz w to, dann bekommst du die Ruhe des Gewissens. Wtedy otrzymasz właśnie ten spokój sumienia. Das ist diese Friede mit Gott, den wir hier haben in Kapitel 5, Vers 1. To jest właśnie ten pokój z Bogiem, jaki oglądamy, opisany w pierwszym wierszu 5 rozdziału. Und wer diese Ruhe des Gewissens hat, i kto właśnie ma ten spocznienie dla swojego sumienia, indem er ruht auf dem Erlösungswerk des Herrn Jesus auf Kreuz, auf Golgata, że opiera się teraz na tym dziele odkupienia dokonanym przez Pana Jezusa na krzyżu Golgoty, der freut sich und rühmt sich über drei Dinge. Ten człowiek będzie cieszył się i będzie chlubił się trzema rzeczami. Der rühmt sich der Herrlichkeit Gottes erstens. On będzie chlubił się tą chwałą Bożą po pierwsze. Zweitens rühmt sich der Trübsal. Po drugie będzie chlubił się uciskami. Und drittens rühmt sich Gottes. A po trzecie on będzie chlubił się samym Bogiem. Das ist, was in diesen 11 Versen uns vorgestellt wird. To jest właśnie temat tego, co w tych 11 wierszach jest nam tutaj przedstawione. Vers 1 und 2 ist kompromiert mit Wahrheit, die Gott uns mitteilt. Wiersz
ktoś ma pokój z Bogiem, dann weiß er, dass seine Vergangenheit geordnet ist vor Gott. To wie o tym, że jego przyszłość została uporządkowana przed Bogiem. Alle seine Sünden sind vor den heiligen Augen Gottes verschwunden. Wszystkie jego grzechy zniknęły sprzed świętych oczu Bożych. Das ist immer noch etwas Großartiges für meine Seele. To po dziś dzień jest rzeczą szczególnego i wielkiego znaczenia dla mojej duszy. Als ich noch nicht glaubte, gdy ja jeszcze nie wierzyłem, da standen meine Sünden alle vor den heiligen Augen Gottes. Wtedy wszystkie moje grzechy znajdowały się przed świętymi Bożymi oczami. Und dieser Gott forderte Sühnung. A ten Bóg właśnie żądał przebłagania. Sühnung für meine Sünden. Przebłagania za moje grzechy. Denn er ist heilig. Gdyż On jest święty. Gott ist heilig, heilig, heilig. Gdyż Bóg jest święty, święty, święty. Und ich konnte meine Sünden nicht sühnen. A ja nie byłem w stanie zgładzić moich grzechów. Und dann hörte ich diese wunderbare Botschaft. I wtedy ja usłyszałem to cudowne poselstwo, dass der Herr Jesus Christus am Kreuz starb. Że Pan Jezus Chrystus zmarł na krzyżu. Und dass er für mich Sühnung getan. I że to On dla mnie dokonał tego przebłagania. Das heißt, meine Sünden sind für immer vor den heiligen Augen Gottes verschwunden. A to oznacza, że on, że wszystkie moje grzechy zniknęły sprzed świętych oczu Bożych. Die Vergangenheit ist geordnet. A więc moja przeszłość została uporządkowana. Und in der Zeit, in der ich auf Erden lebe, a w tym obecnym czasie, w którym teraz żyję na ziemi, habe ich im Glauben Zugang zu Gott. Ja teraz we wierze mam dostęp do Boga. Indem ich eine Glaubensgemeinschaft haben kann. Przez to, że mogę żyć w tej społeczności wiary z Bogiem. Ich hoffe, dass ich das alle kennt. Mam nadzieję, że wy wszyscy to znacie. Dieses hinter eine verschlossene Tür gehen. Że znacie również i to, że można wejść w życiu do pokoju, zamknąć za sobą drzwi. Und im Gebet Gemeinschaft zu haben mit Gott. I w modlitwie pielęgnować swoją społeczność z Bogiem. Und wenn so ein erlöster Sünder, i jeżeli w ten sposób odkupiony grzesznik, dann zu Gott kommt im Gebet, przychodzi w ten sposób do Boga w modlitwie, dann erfährt er, dass er immer mit Freude angenommen wird. To doświadcza zawsze tego, że z radością jest przez Boga przyjmowany. Glaubende Menschen stehen in der Gnade. Oder in der Kunst Gottes. Wierzący ludzie zawsze znajdują się w łasce i w przychylności Bożej. Das ist im Leben auf Erden unser großes Vorrecht auf Glauben. To w tym życiu na tej ziemi to jest dla nas wielkim przywilejem dla nas wierzących. Wir haben Zugang zu Gott. My mamy dostęp do Boga. Und unsere Zukunft. A co dotyczy naszej przyszłości, das finden wir im letzten Satz. To czytamy w ostatnim zdaniu. Wir rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Ale rühmimy się też i w nadziei tej chwały Bożej. Wer an den Jesus glaubt, kto wierzy w Pana Jezusa, der darf wissen mit Sicherheit. Ten może być tego, może wiedzieć się z wielką pewnością, wenn sein Leben hier auf Erden zu Ende geht, że jeżeli moje życie zakończy się tutaj na tej ziemi, dann geht er ein in die strahlende Herrlichkeit der Gegenwart Gottes. To przejdę do tej promieniującej obecności i chwały Bożej. Das ist die wunderbare Tatsache eines glaubenden Menschen. To jest ta cudowna rzeczywistość w wierzących ludzi. Seine Vergangenheit ist geordnet. Jego przyszłość została uporządkowana. In der Gegenwart hat er Zugang. W teraźniejszości ma dostęp do Boga. Zu diesem großen Gott. Do wielkiego Boga. Und in der Zukunft hat er die Hoffnung der Herrlichkeit. Co do przyszłości,
on ma tą nadzieję znalezienia się w tej chwale Bożej. Ich sage jetzt etwas über das Wort Hoffnung. Teraz chciałbym coś powiedzieć na temat tego słowa nadzieja. Wenn wir miteinander sprechen, gdy my ze sobą rozmawiamy, und wir sagen, wenn ich euch jetzt sage, ich hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder zu euch kommen kann. I gdybym powiedział do was, że mam nadzieję, że w przyszłym roku do was znowu przybędę, dann drück ich aus, dass ich nicht ganz sicher bin. To ja tym słowem wyrażam wątpliwość, bo nie jestem 100% pewny tego, że tak się stanie. Aber wenn in der Bibel das Wort Hoffnung vor uns kommt, ale jeżeli w Biblii to słowo nadzieje pojawia się, dann ist das ein sicheres Wissen. To zawsze jest wiedza, która jest pewna. Ein absolute Realität. I oznaczająca absolutną realność tego, że tak się stanie. Denn klar, ten Menschen wird durch das die Heilige Schrift versichert. Gdyż wierzący człowiek przez Pismo Święte jest zapewniany, dass mit Bestimmtheit die Herrlichkeit des Himmels erreicht. Że z całą pewnością przejdzie do chwały niebieskiej. Ich habe gedacht, das ist das beste Werk. Ja bardzo często myślałem, że to będzie ta najlepsza rzecz. Wenn ein Mensch zu glauben an den Herrn Jesus kommt, jeżeli jakiś człowiek wierzy w Pana Jezusa, dass Gott ihn zur Freiheit nimmt. Że to by było najlepsze, gdyby Bóg od razu go zabrał do siebie do nieba. Das könnte Gott tun. Bóg może tak uczynić. Und wenn einen glaubenden Menschen in den Himmel nimmt, a jeśli on wierzącego człowieka do siebie do nieba zabiera, dann tut das auf der Grundlage des Erlösungswerkes des Herrn. To wtedy czyni to na podstawie tego dokonanego dzieła odkupienia Pana Jezusa. Aber Gott nimmt uns nicht in den Himmel. Ale Bóg nie zabiera nas do nieba. Er lässt uns doch auf Erden. On zostawia nas tutaj na tej ziemi. Und dann hat uns kein einfaches Leben versprochen. I dodatkowo nie czeka nam łatwego życia. Das ist etwas sehr Wichtiges. Jest to bardzo ważna rzecz. Wir haben eine Sicherheit. My mamy pewną nadzieję. Und wir würden denken, das Leben des Glaubenden ist jetzt ohne Probleme. I może byśmy pomyśleli, że życie wierzącego jest bez problemu. Aby Biblia zawsze mówi, dass die Glaubenden Trübsal haben. Ale Biblia mówi nam, że wierzący będą mieli uciski. Der Schreiber des Jakobusbriefes, a pisarz listu Jakuba, sagt, dass wir in mancherlei Prüfungen fallen. Mówi, że my wejdziemy w różnorodne doświadczenia. Ohne dass wir uns wehren können. Nie mogąc się przed tym obronić. Kommen schwere Dinge ins Leben des Glaubens. Pojawiają się ciężkie rzeczy, trudne rzeczy w życiu wierzącego. Ich kann euch sagen, dass ich das auf meiner Reise gesehen habe. I mogę wam powiedzieć, że ja to w czasie moich podróży widziałem. Ich habe gläubige Menschen angetroffen, die sehr schwere Wege gehen. Ja spotkałem wierzących ludzi, którzy muszą w tym życiu iść bardzo ciężkimi drogami. Und die Bibel sagt mir, wir rühmen uns dieser Schwere. Biblia nam do nas mówi, że my teraz chlubimy się tymi trudnościami. Nicht weil wir Freude haben daran. To nie z tego powodu, że my mamy z tego radość. Nein, weil wir wissen, dass Gott durch die Schwierigkeiten etwas bei uns bewirken will. Nie, z tego powodu, że wiemy, że Bóg przez te trudności w nas chce coś zdziałać. Ich zitiere einen Satz aus dem Buch Hiob. I teraz zacytuję jedno zdanie z księgi Hiob. Wir haben vor einem Jahr über ihn gesprochen. Rok temu na temat tej księgi tutaj właśnie mówiliśmy. Jakie właśnie trudne, ciężkie rzeczy spotkały go w jego życiu. A on powiedział, w tym ucisku Bóg otwiera ci ucho. Ja macie predikt gehalten an Hochzeit. Ja już niejednokrotnie przemawiałem w trakcie uroczystości weselnej. Und
Ale też i mgła, i obłoki stoją na przeszkodzie, aby
als wir am Donnerstag in Katowice gelandet sind mit dem Flugzeug. Gdy w czwartek lądowaliśmy w Katowicach naszym samolotem, sind wir aus der Strahlenzone. Wtedy z tego zakresu promieniującego słońca, durch eine Wolkendecke, musieliśmy przebić się przez warstwę chmur, hier in Polen gelandet. I wylądować w Polsce. Und wir sagten zu einander in Polen, ist keine Sonne. I powiedzieliśmy do siebie nawzajem, w Polsce nie ma słońca. Die Sonne war da. Ale przecież słońce było. Aber es waren Wolken da. Ale były tam chmury. Co jest za problemem des Glaubens? I tak sprawa wygląda też w życiu wierzącego. Es können Dinge vorkommen in unserem Leben. Mogą pojawić się takie rzeczy w naszym życiu. Sünde. Grzechy. Die Sonnenstrahlen hinter uns zu erwerben. Które będą przeszkadzały w tym, aby te promienie słoneczne nas rozgrzewały. Aby die Bibel zeigt uns Glaubenden. Ale Biblia pokazuje nam wierzącym, wie wir diese Wolke verschwinden lassen können. Jak my możemy sprawić, aby zniknęły te obłoki, indem wir unsere Sünden bekennen. Przez to, że my nasze grzechy wyznamy. Dann bekommen wir die Vergebung des Vaters. Wtedy otrzymujemy przebaczenie Ojca. Und wir können wieder neu die Sonne der Liebe Gottes genießen. I na nowo możemy się cieszyć i korzystać z tego słońca miłości Bożej. Ich möchte denen jetzt zurufen, die schwer haben. Chciałbym teraz skierować się do wszystkich tych, którzy mają ciężko w życiu. Vergiss nicht, Gott liebt dich. Nie zapominaj nigdy o tym, Bóg Ciebie miłuje. Er hat seine Liebe in dein Herz ausgegossen. On swoją miłość rozlał w swoim sercu. Beschäftige dich mit dieser Liebe. I ty teraz zajmuj się tą miłością. Wie kann ein Glaubender sich mit der Liebe Gottes beschäftigen? W jaki sposób ten wierzący może się zajmować miłością Bożą? Wenn er jetzt logisch ist. Jeżeli będziemy myśleli logicznie, dann müssen wir in unser Herz hinein. To może byśmy powiedzieli, musimy spojrzeć do naszego serca. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Dlatego, że czytaliśmy, że miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. Aber nicht alles, was logisch ist, ist auch biblisch. Ale nie wszystko, co jest logiczne, jest również biblijne. Und wir lernen hier etwas anderes. Nie, my tutaj uczymy się czegoś innego. Wenn wir die Liebe Gottes kennenlernen möchten, jeżeli my chcemy poznać miłość Bożą, und uns mit ihr beschäftigen, i chcemy się nią zajmować, dann müssen wir nicht in uns hineinblicken, to wtedy nie możemy spoglądać sami w siebie. Dann dürfen wir nach Golgatha blicken. Nie, my powinniśmy spoglądać na Golgotę. Und das wird uns jetzt gezeigt in Vers 6. I to jest nam tutaj przekazane w wierszach od 6 do 10. Vers 6 bis Vers 9. Wierszach od 6 do 9 ist dieser Blick nach Golgatha. Jest przedstawione te spojrzenie na Golgotę. Und da werden wir daran erinnert. I tutaj jest nam przypomniane, dass unser Herr Jesus für uns gestorben ist. Że nasz Pan Jezus za nas zmarł. Als wir kraftlos waren. Wtedy, gdy my byliśmy bezsilni. Als wir gottlos waren. Wtedy, gdy byliśmy bezbożni. Als wir Sünder waren. Wtedy, gdy byliśmy grzesznikami. Und als wir Feinde Gottes waren. I wtedy, gdy byliśmy nieprzyjaciółmi Bożymi. Und dann dürfen wir sehen, was die Liebe Gottes ist. A następnie dopiero możemy zobaczyć, co to jest miłość Boża. I sage jetzt in einem Satz, was göttliche Liebe ist. Ja w jednym zdaniu mogę to określić, co to jest miłość Boża. Gott liebt. Bóg miłuje. Ohne im Gegenstand der Liebe. Nie mając tego przedmiotu miłości. Etwas liebenswertes zu sehen. Nie. Nie znajdując w tym przedmiocie miłości niczego, co byłoby godne miłości. Das ist die Liebe Gottes. Taka jest właśnie miłość Boża. Sie strahlt aus sich selbst. Ona
so ist sie uns begegnet im Erlösungswerk unseres Herrn aufgehoben. I w ten sposób ona nam wyszła naprzeciw w tym dziele odkupienia, które dokonał Pan Jezus na krzyżu Golgoty. Und mit diesem Erlösungswerk darf sich der Glaubende Tag für Tag beschäftigen. I właśnie wierzący może się dzień po dniu tym dziełem odkupienia zajmować. Und das trägt uns durch schwere Tage. I to może nas przenieść przez ciężkie dni. Diese Blick nach Golgota. Właśnie to spojrzenie na Golgotę. Aby wykonał zum Himmel. Ale my również spoglądamy do nieba. I koniec zu Vers 10. Teraz przechodzę do wiersza 10. Wir sind durch den Tod zerrückt worden. Przez śmierć Syna Bożego zostaliśmy pojednani. Und jetzt werden wir durch sein Leben gerettet. A teraz przez Jego życie dostąpimy właśnie tego uratowania, czy wyratowania. Was meint ich im Bibel mit diesem Satz? Co właśnie Biblia ma na myśli w tym zdaniu? Die Bibel will uns klar machen. Biblia chce nam tutaj jasno to pokazać, dass unser Herr Jesus Christus, że nasz Pan Jezus Chrystus, nachdem er gestorben ist am Kreuz, po tym, gdy zmarł na krzyżu, von Gott auferweckt worden ist, został przez Boga z martwych wzbudzony, und er ist emporgehoben worden in den Himmel. I został zabrany w górę, uniesiony w górę do nieba. Er hat diese Erde verlassen. On opuścił tą ziemię. Und ist in die Herrlichkeit des Himmels gegangen. I wszedł do chwały niebios. A więc lernen wir etwas Besonderes. Ale teraz możemy coś szczególnego się nauczyć. Das wird uns morgen Abend noch beschäftigen. Ale tym będziemy się zajmowali w jutrzejszym wieczorem. Wenn wir von der Freiheit des Christen sprechen werden. Wtedy, gdy będziemy mówili o tej wolności chrześcijan. Auch wenn er in den Himmel eingegangen ist. Nawet gdy on wszedł do tego nieba. Hat er uns nicht vergessen. To on nie zapomniał o nas. Er kennt jeden, der ihm angehört. On zna każdego, kto do niego należy. Und vom Himmel aus wird er tätig für uns. I tam z nieba on teraz jest czynny dla nas. Damit wir nicht verzweifeln. I abyśmy nie zwątpili w trudnościach życia. Er wird immer wieder uns Ermutigung geben. On ciągle na nowo będzie nam dodawał pociechy. Er will uns dann oft andere Glaubende. Bardzo często będzie używał też i innych wierzących. Indem er sie vom Himmel aus damit führt, uns zu ermutigen. Aby właśnie kierując nimi z nieba poprowadzić ich do nas, aby dodali nam zachęty. Ich habe das oft erfahren. Ja to bardzo często doświadczyłem w moim życiu. Wenn wir durch schwere Wege gehen müssen, gdy my musimy przejść przez właśnie trudne drogi, sind wir manchmal nicht. To bardzo często jesteśmy przygnębieni. Manchmal richtig fertig. Mówiście, często jesteśmy całkowicie zrezygnowani. Wir denken am liebsten würde ich sterben. I myślimy, ach, najchętniej to bym teraz umarł. Hast du auch so einen Gedanken gehabt? Czy i ty miałeś już kiedyś takie myśli? Da kann ich dir sagen, dass große Männer Gottes in der Bibel. To chcę ci powiedzieć, że wielcy mężowie Boży opisani w Biblii, diese Verzweiflung kannten. Również znali tego rodzaju zwątpienie. Aber sie wurden immer wieder w Gott, wurde ihnen Mut gemacht. Ale oni ciągle na nowo doświadczali tego, że Bóg dodawał im odwagi. Und das tut der Herr von Himmel her. Pan to czyni właśnie będąc w niebie. Indem er sich für uns verwendet. Właśnie przez to, że on się stawia za nami. Damit wir durch alle Schwierigkeiten durch. Abyśmy my przez te wszystkie trudności ans Ziel gebracht byli przez niego doprowadzeni do celu. Und jetzt wollen wir uns noch mit Versen beschäftigen. A teraz jeszcze zajmijmy się wierszem 11. Und damit wir diesen Vers gut verstehen. I abyśmy dobrze rozumieli ten wiersz, erzähle ich euch etwas von meinem Eheleben. Opowiem wam coś z mojego życia małżeńskiego. Ab und zu, od czasu do czasu, bringe ich meiner Frau Blumen.
Ja kupuję mi piękny bukiet kwiatów. Und dann komme ich in die Wohnung. Wtedy wchodzę do mieszkania. Und halt ihn auf meine Rücke. I trzymam go za plecami. Und wenn ich meine Frau gefunden habe. I gdy znajdę już moją żonę. Dann lege ich dir die Blumen in den Arm. Wtedy kładę ten bukiet kwiatów w jej ramiona. Und diese Geschichte läuft immer gleich. I ta historia ciągle na nowo tak samo przebiega. Ta czarski blumena. Wtedy ona spogląda na te kwiaty. Und ich kann euch nur sagen, dass sie sich immer wieder freut. I mogę wam powiedzieć, że ciągle na nowo zawsze się z tego cieszy. Dann sucht sie eifrig eine passende Vase. I szybciutko szuka pasującego wazonu. Und sie ordnet diese Blumenstraße. I wkłada i uporządkowuje ten bukiet kwiatów w tym wazonie. Und ich stehe schweigend frei. A ja w milczeniu stoję i przyglądam się. Und ich warte. I czekam. Bis meine Frau von der Gabe zum Geber kommt. Aż moja żona odejdzie od tego daru i przyjdzie do darczyńcy. Ich kann euch sagen, das geschieht jedes Mal. Mogę wam to zapewnić, dzieje się tak za każdym razem. Aber ich erzähle euch nicht weiter, wie es geschieht. Ale dalej już nie będę wam opowiadał, co dalej się dzieje. Aber sie kommt von der Gabe zum Geber. Ale ona przychodzi od daru do tego, który dar przyniósł. Und das haben wir jetzt im Vers 11. I to właśnie teraz oglądamy w wierszu 11. Wir haben uns jetzt mit der Gabe Gottes beschäftigt. Zajmowaliśmy się tym darem Bożym. Dass er seinen Sohn nach Golgatha für uns gegeben hat. Że on swojego syna na krzyż Golgoty darował. Und jetzt in Vers 11 gehen wir zu. Teraz w wierszu 11 przechodzimy do darcy. Wir rühmen uns Gottes. My chlubimy się Bogiem. Wisst ihr diesen Gott, will ich den. Tak, wiecie co, ja chciałbym tego Boga poznać. Der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, który nie oszczędził swojego własnego syna, der mich so wunderbar geliebt, ten, który mnie tak cudownie umiłował, und seinen einzigartigen Sohn für mich gegeben hat. I swojego jedynego w tym rodzaju syna za mnie darował. Diesen Gott will ich kennenlernen. Tego Boga właśnie ja chcę teraz poznać. Schon die ganze Zeit meines Lebens als Glaubender. Już całe moje życie jako człowiek wierzący habe ich verlangt immer mehr von diesem Gott zu sehen. Ja ciągle pragnąłem, aby coraz to bardziej więcej poznawać tego Boga. A wie kann ich ihn sehen? A w jaki sposób mogę go bardziej oglądać? Gott ich bewohnt das unzugängliche Licht. Przecież Bóg zamieszkuje światłość niedostępną. Keine der Menschen kann ihn sehen. I żaden z ludzi nie może go oglądać. Aber er hat sich offenbar. Ale Bóg objawił samego siebie. In der Person des Herrn Jesus. Właśnie w osobie Pana Jezusa. Und wenn ich mich mit dem Herrn Jesus beschäftige. A jeżeli teraz będę zajmował się Panem Jezusem. Sehe ich in ihm die ganze Fülle der Gottheit. Będę w nim widział właśnie całą pełnię bóstwa. Darum lesen wir hier im Vers 11. Dlatego właśnie czytamy tu w wierszu 11. Wir rühmen uns Gottes. My chlubimy się Bogiem. U nas jest Bogiem. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. In unserem Herrn Jesus Christus haben wir unseren persönlichen Heil. W naszym Panu Jezusie Chrystusie posiadamy naszego osobistego Zbawiciela. Der am Kreuz auf Golgatha für mich starb. Który na krzyżu Golgoty za mnie zmarł. Aber in seiner Person wird mir auch Gott offenbart. Ale w jego osobie został również i objawiony dla mnie Bóg. Ich kann das ganze Wesen Gottes erfüllen. I całą istotę Boga mogę poznać in der Person des Herrn Jesus. W osobie Pana Jezusa. Und so komme ich vom Geber, von der Gabe zum Geber. I w ten sposób mogę teraz przejść od tego daru do tego dawcy. Ganz wichtiger Schritt. Jest to bardzo ważny krok. Und ich möchte das noch
zum Schluss zeigen mit einer Begebenheit aus der Bibel. A na zakończenie chciałbym to jeszcze zobrazować pewnym zdarzeniem opisanym z Biblii. Das könnt ihr finden in Johannes 6. Które jest opisane w Ewangelii Jana w 6 rozdziale. Da gingen viele Jünger vom Herrn Jesus weg. Znamy tam, że wielu uczniów odeszło od Pana Jezusa. Da fragte seine eigenen Jünger. I wtedy Pan zapytał swoich 12 własnych uczniów, ob ihr auch weg. Czy i wy też chcecie odejść? Und dann sagt Petrus. Wtedy Piotr daje odpowiedź. Ich weiß, dass viele diese Antwort kennen. Wiem, że wielu z was zna tę odpowiedź. Aber ich fürchte, dass ihr nur die halbe Antwort. Ale obawiam się, że znacie tylko połowę tej odpowiedzi. Petrus hat gesagt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Piotr mianowicie powiedział, Panie, do kogo pójdziemy? Du hast Worte ewigen Lebens. Ty masz słowa żywota wiecznego. Er sagt, wir bleiben bei dir, weil du uns etwas gibst. On powiedział tym samym, my pozostaniemy przy tobie, bo ty nam coś dajesz. Und da wissen wir nicht, dass er noch weiter spricht. A dalej nie wiemy już, czy on coś dalej powiedział. Er sagt zweitens, ale on powiedział po drugie, wir haben geglaubt und erkannt. My uwierzyliśmy i poznaliśmy, dass du der Heilige Gottes bist. Że ty jesteś tym świętym Bożym. Wir bleiben bei dir für das, was du bist. My pozostaniemy przy tobie, dlatego, że ty jesteś właśnie tym, kim jesteś. Denk dir, meine Frau mir sagen würde. Pomyślcie sobie, jak by to było, gdyby moja żona do mnie powiedziała, ich bin gerne deine Frau, weil du mir ein so großes Haushaltungsgeld gibst. Ja chętnie jestem twoją żoną, bo ty dajesz mi tak duże wynagrodzenie. Es ist nicht so groß. Ale może nie jest ono takie duże. Aber ich wäre nicht zufrieden. Ale ja nie byłbym z tego zadowolony. Ich möchte gern, dass sie meine Frau gern ist. Ja chciałbym, aby moja żona była chętnie moją żoną. Nicht für das, was ich ihr gebe. Nie za to, za co ja jej daję. Nein, für das, was ich bin. Nie, właśnie za to, jakim ja jestem, czy kim ja jestem. Und so ist es auch mit Gott. I tak też sprawa wygląda z Bogiem. Wir sagen das in allem. Wiedzieć z bardzo wielką pogodowością. In aller Ehrfurcht vor seinem heiligen Namen. I z wielką bogobojnością przed Jego świętym imieniem. Er wartet darauf. On na to oczekuje. Er möchte, dass du dich mit seiner Gabe beschäftigst. On chce, abyś ty zajmował się Jego darem. Diese unaussprechliche Gabe seines Sohnes als Kreuz. Tym niewypowiedzianie wielkim darem Jego Syna tam na krzyżu. Und dann wartet er, bis dass du den Schritt tust. I wtedy on oczekuje na to, abyś uczynił ten jeszcze jeden krok i przyszedł do Boga i abyś się nim zajmował, jego cudowną osobą. Und je mehr wir uns mit ihm beschäftigen im Angesicht Christi, i im bardziej będziemy się nim zajmować w tym obliczu Chrystusowym, je größer wird er für uns. Wtedy tym bardziej, coraz to większym będzie on dla nas. Seine Allmacht, jego wszechmoc, seine Allgegenwart, jego wszechobecność, seine Allwissen, jego wszechwiedza, seine Liebe, jego miłość, seine Gnade,